Kickboxing, taekwondo, karate, jiu-jitsu i inne sztuki walki spotkać można było w Luzinie. 11 drużyn z całego kraju, m.in. z Gdyni, Polic, Mińska Mazowieckiego, Katowic, Starachowic, Warszawy i oczywiście Wejherowa. Udział wzięło w 27 międzynarodowych Mistrzostwach Polski w All-Style Karate. Łącznie 140 zawodników, z tego najliczniejszą grupę stanowił klub Fight Zone. Myśmy bardzo mobilizowali grupę, znaczy mój klub bardzo był zmobilizowany do udziału w tych zawodach i wystawiliśmy 40-41 z zawodników razem ze mną, bo też zamierzam jeszcze walczyć. Także 41 zawodników jest najliczniejsza grupa, także mamy duże szanse na zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej. I tak też się stało. Równie pozytywnie swoje uczestnictwo ocenia klub Maximus, który na przykład w kategorii powyżej 90 kg może pochwalić się najlepszymi zawodnikami w kraju. Złoto, srebro i brąz wywalczyli bowiem zawodnicy z klubu sportowego Maximus. Klub sportowy Maximus dzisiaj wystawił 13 zawodników. No, liczymy na dobre wyniki, zawodnicy dobrze przygotowani we wszystkich kategoriach wiekowych, do 12, do 15 i też seniorów mamy w każdej kategorii komplet. Zawodnicy walczyli według jednego wspólnego regulaminu walki, semi-kontakt, czyli od pierwszego czystego trafienia w głowę lub na tułów. To czy trafił, to jest ważne, za to zdobywają punkty. Technika, jaką to robią, są techniki niedozwolone, dozwolone. Muszą techniką dozwoloną, nie może być pchana, musi być uderzenie, musi być czyste. Sędziowie byli czujni, oprócz zasad walki pilnowali, czy zawodnicy grają fair play, a nie było łatwo. Taka formuła walki od zawodników wymaga nienagannej techniki, szybkości i przede wszystkim dobrze opracowanej taktyki. W trakcie mistrzostw odbył się także pokaz wschodnich sztuk walki w wykonaniu zawodniczek z Nepalu.